Spotykamy się w gronie pracowników, doktorantów, studentów Politechniki Gdańskiej, ale również w gronie bardzo wielu naszych przyjaciół z całej Polski. Rektorów, prorektorów, profesorów, kolegów, współpracowników naszego zmarłego rektora. Chcemy wspólnie dzisiaj, choć na chwilę, zatrzymać się. Zatrzymać się, oderwać od takiej codziennej krzątaniny i przywołać w naszej pamięci postać Jacka Namieśnika. Przychodzi mi na myśl ostatnia rozmowa z panem rektorem 2 tygodnie temu w sali Senatu tutaj na Politechnice Gdańskiej, gdy się widzieliśmy. Oglądaliśmy portrety rektorów, obrazy, które wiszą na sali. Ja pytałem, jaki jest zwyczaj tutaj malowania tych obrazów, bo te pierwsze są takie same, już następne i w inny sposób są malowane. I powiedział, że no, na koniec kadencji wybiera się malarza, tak? Od nas albo z uczelni jest malarz jakiś z wydziału, albo z Akademii Sztuk Pięknych. I wtedy powiedział, no chyba muszę się zacząć zastanawiać nad tym, bo za rok kończę kadencję. Wy wybierzecie osobę, która namaluje ten portret i ten obraz. Natomiast obraz, który zostawił rektor Namieśnik w naszych sercach, w naszych umysłach, będzie zawsze najpiękniejszy, prawdziwy i piękny. Śmierć jest przecinkiem w zdaniu twojego losu. Napisał niemalże pół wieku temu Rafał Wojaczek, poeta i prozaik. Czyżby to ciebie, Jacku, miał na myśli? W 1990 roku obaj zostaliśmy wybrani na prodziekanu Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Rozpoczęliśmy daleko idącą, pionierską modernizację naszego wydziału. Wprowadziliśmy nowy system organizacyjny i finansowy. Zlikwidowaliśmy konsumpcję zbiorową i wprowadziliśmy zasadę rozliczania kosztów tam, gdzie one powstają. Przeprowadziliśmy reformę studiów, a ty zorganizowałeś nowe ich kierunki. Okazało się, że nasz nowy system jest wzorem do naśladowania dla całej Polski. Odszedłeś od nas tak nagle, pozostawiając wolne miejsce, którego nie da się zapełnić. Nie tak miało być. Mogliśmy dokonać wspólnie jeszcze nie jednego dzieła. I wierzę, że dokonamy. Ty tam na górze, my tu na dole. Przecież pewnie i w niebie działają uniwersytety. Profesor Namieśnik wiedział, że nauka nie jest lokalna. Wiedział, że nauka to jest dobro uniwersalne. Wychodzi poza Politechnikę Gdańską, wychodzi poza uczelnię Pomorza i tylko wtedy, kiedy będziemy wszyscy ze sobą współpracować dla dobra prawdy, poznania, nauki, będziemy liczyć się na świecie. I to była idea profesora Namieśnika. Życzliwa otwartość dla wszystkich. Nasz rektor był człowiekiem nieustannie dążącym do perfekcji. Za każdym jego słowem kryła się ogromna mądrość i doświadczenie. Pomimo licznych obowiązków, drzwi gabinetu pana rektora zawsze były dla mnie otwarte. I w tych właśnie murach spędził ponad połowę swojego życia. Dobro Politechniki Gdańskiej było jego priorytetem, a sama Politechnika ogromną dumą. Dziś z wielkim smutkiem i żalem po raz ostatni wypowiem słowa w stronę profesora, doktora habilitowanego inżyniera Jacka Namieśnika. Magnificencjo rektorze, dziękuję i obiecuję w imieniu studentów i absolwentów Politechniki Gdańskiej, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby był pan dumny ze swoich wychowanków. Proszę Państwa, Uniwersytet Warszawski, a szczególnie społeczność chemików Uniwersytetu Warszawskiego żegna naszego kolegę, wybitnego naukowca, wybitnego chemika, nauczyciela, wspaniałego kolegę. Dzisiaj razem przechodzimy ten trudny dzień. Jacku, żegnamy Cię w imieniu Uniwersytetu Warszawskiego i jej społeczności. Będziemy myśleć o Jacku, o tym, co nas z nim łączyło, o tym, co nam pozostawi. Dziękuję Państwu. Prawdziwy naukowiec, można powiedzieć, jak drzewo, jak pień wyciosany, wszystko w nim było poukładane. Dziś Katedra Oliwska żegna go.
żegna zasłużonego dla nauki i dla uczelni. Gdańsk stracił wybitnego obywatela. Pan z ochrony przy szlabanie Politechniki Gdańskiej mówi: to był porządny człowiek, szanował ludzi. Piękna recenzja życia. Panie rektorze, na tę ostatnią drogę w imieniu gdańszczanek i gdańszczan pragnę powiedzieć panu z szacunkiem dziękuję.